PGE Polska Grupa Energetyczna to lider transformacji energetycznej w Polsce, największy producent energii ze źródeł odnawialnych i wiodąca firma w budowie morskich farm wiatrowych. PGE nieustannie inwestuje w najefektywniejsze technologie, by zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. PGE Polska Grupa Energetyczna to również strażnik bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zmieniamy energetykę dla polskiej gospodarki, zmniejszając jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas na boisko wszystkich zawodników. Zawodników, którzy brali udział w turnieju, który został rozegrany tydzień temu, czyli w turnieju Open o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla oraz wszystkich zaproszonych gości. Dotarli. Czy zawodnicy z turnieju Open o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla, tak? Są wszyscy. Dobrze. Drodzy Państwo, serdecznie witam Państwa na uroczystości wręczenia nagród oraz zamknięcia ósmych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej Twierdza Przemyśl 2024, których organizatorami są Region Przemyski Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Region Bieszczadzki Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Drodzy Państwo, wszyscy już jesteśmy na miejscu. Zanim przejdziemy do wręczenia nagród, proszę o chwilę uwagi. Tegoroczny turniej kończy się w dniu 1 września. 85 lat temu, w piątek 1 września 1939 roku, o godzinie 4:45 rozpoczęła się II wojna światowa. Bardzo proszę, abyśmy minutą ciszy upamiętnili tamte tragiczne dni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w imieniu organizatorów mogę przywitać siatkarzy Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Pan Ryszard Bosek, pan Stanisław Gościniak, pan Marek Karbasz, pan Mirosław Rybaczewski i pan Włodzimierz Stefański. Serdecznie witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, pana Roberta Bala. Równie serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych, pan Tomasz Zybiński, generał Brygady Straży Granicznej, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pan Dariusz Choma, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i drodzy Państwo, przy okazji prezes Sportowego Klubu Pożarniczego Strażak w Rzeszowie.
Jacek Juwa, inspektor policji, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Bogusław Szczurko, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Doktor Janusz Kiszka, podinspektor policji, komendant miejski Policji w Przemyślu. Arkadiusz Skafiriak, podpułkownik Służby Więziennej, dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu. Piotr Wójcik, prezydent sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Oraz Adam Pietrzkiewicz, prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Serdecznie witamy wszystkich niewymienionych z imienia, nazwiska i funkcji gości, samorządowców, sponsorów i darczyńców, bez których Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej nie mogłyby się odbyć. Drodzy Państwo, a teraz część ważna, bardzo. Wręczenie nagród. Na początek, jak zawsze, jak co roku, losowanie nagrody pieniężnej. W losowaniu tej nagrody w wysokości 500 zł mogą brać udział pary biorące udział w turnieju, ale takie, które są po pierwsze na uroczystości wręczenia nagród i po drugie nie zdobyły żadnej z czterech głównych nagród. O wylosowanie i wręczenie, aha, już mamy osoby losujące z tego co widzę. Bardzo proszę troszeczkę bliżej. Chciałem jeszcze powiedzieć, że losowanie tej nagrody pieniężnej, a potem wręczenie odbędzie się w obecności panów Jana Fabera, przewodniczącego Przemyskiego Regionu IPA, pana Marka Samka, przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA oraz pana Bartłomieja Galantego, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Rzeczywiście dłuższej nazwy nie można było wymyśleć. W Przemyślu. Drodzy Państwo, para Jankowski Bartłomiej, Skorżyński Benedykt. Jesteście? 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Mareczku. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. Drodzy Państwo, a teraz czas na nagrody dla zwycięzców turnieju Open o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla, kategoria kobiety. Miejsce trzecie. Patrycja Mucha i Gabriela Jaromir. Miejsce drugie, Gabriela Jaroch i Kamila Ziomber. I miejsce pierwsze, Magdalena Fudali, Agnieszka Szutyło. O wręczenie nagród proszę Roberta Bala, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu. Miejsce trzecie, pani Patrycja Mucha i pani Gabriela Jaromir. Miejsce drugie, Gabriela Jaroch i Kamila Ziomber. I miejsce pierwsze, Magdalena Fudali i Agnieszka Szutyło. Bardzo proszę panów Ryszarda Boska, Stanisława Gościniaka, Marka Karbarza, Mirosława Rybaczewskiego i Włodzimierza Stefańskiego o wręczenie upominków i dyplomów.
Dodatkowe nagrody w imieniu firmy Euroterm wręczy pan Jan Faber. Jak Państwo widzicie, pan Jan Faber skorzystał z okazji i zdobył trzecie miejsce. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Kategoria mężczyźni. Miejsce trzecie. Szymon Ruśnica, Szymon Ochenduszka. Miejsce drugie. Olaf Wójcik, Szymon Soboń. I miejsce pierwsze. Radosław Ryzner, Jakub Magierski. Nagrody wręczy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, pan Robert Ball. Drodzy Państwo, o wręczenie dyplomów i nagród, wyróżnień proszę członków Złotej Drużyny Huberta Wagnera, żeby wręczyć. Nie, tutaj tego nie robiliśmy. A pana Jana Fabera proszę o wręczenie dodatkowych nagród w imieniu firmy Euroterm. Miejsce trzecie Szymon Ruśnica i Szymon Ochenduszka. Miejsce drugie Olaf Wójcik i Szymon Soboń. Miejsce pierwsze Radosław Ryzner i Jakub Magierski. Za moment chwila dla fotoreporterów. Dziękuję uprzejmie. Tak, zaraz tam pójdziecie z powrotem, panowie.
A teraz czas na nagrody dla najlepszych par ósmych mistrzostw Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej mężczyzn, twierdza Przemyśl 2024. I drodzy Państwo, teraz mamy taką małą modyfikację tego wszystkiego, co tutaj się wydarzy. Najpierw zaproszę Państwa, którzy wręczać będziecie te nagrody w pobliże podium, a potem dopiero zapraszać będziemy zawodników. Te nagrody wręczą Tomasz Zybiński, generał Brygady Straży Granicznej, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pan Jacek Juwa, inspektor policji, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Pan Dariusz Choma, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pan Bogusław Szczurko, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Dr Janusz Kiszka, podinspektor policji, komendant miejski policji w Przemyślu. Oraz Piotr Wójcik, prezydent sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Nagrody wręczą również mistrzowie olimpijscy. Bardzo serdecznie wszystkich panów tutaj zapraszam. Pan Stanisław Gościniak, pan Marek Karbasz, pan Mirosław Rybaczewski i pan Włodzimierz Stefański. Zapraszam panów obok podium. Drodzy Państwo, miejsce czwarte. Ryzner Radosław, KAS Służba Celno-Skarbowa, czwarty mobilny referat realizacji w Korczowej oraz Jakub Magierski, Ochotnicza Straż Pożarna w Kidałowicach. Bardzo proszę o wręczenie gratulacji i upominków. Prosimy. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy. Miejsce trzecie. Kacper Wiśniewski, drugi mazowiecki pułk saperów imienia generała dywizji Tadeusza Kossakowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Paweł Burczak, OSP Krogulec. O wręczenie medali, nagród i upominków. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja tylko tak cichutko przy okazji dla zawodników i dla Państwa poinformuję Was, że nagrody finansowe dla medalistów wręczą panowie Jan Faber, Marek Samek i Bartłomiej Galanty, ale odbędzie się to przy tym stoliku za nami, bo tam muszą zostać złożone podpisy, a więc oficjalne wręczenie kwot pieniężnych odbędzie się w chwilę po dekoracji. Bardzo prosimy, teraz chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Miejsce drugie. Adrian Zdebel, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych. Jakub Jedkę, Komenda Portu Wojennego w Gdyni.
Jak Państwo już wiedzą, miejsce trzecie, miejsce drugie i miejsce pierwsze, czyli skład całego podium, to dokładna powtórka siódmych mistrzostw Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Miejsce pierwsze. Piotr Janiak, pierwszy dywizjon lotniczy w Leśnicy Wielkiej i Jędrzej Brożyniak, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Drodzy Państwo, dodatkową nagrodę specjalną dla zwycięzców turnieju wręcza właśnie generał Brygady Straży Granicznej, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Tomasz Zybiński i jest to generalski koin personalny. Drodzy Państwo, gdybyście mogli tak stanąć razem pod podium, byłoby idealne zdjęcie dla wszystkich dziennikarzy, którzy chcą to uwiecznić. No i chwila dla fotoreporterów. I jeszcze raz wielkie i gorące brawa. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, a teraz czas na podziękowania dla osób, które pomagały przy obsłudze turnieju. Nie ma już z nami osób z zabezpieczenia medycznego. Pan ratownik medyczny Łukasz Szaruga i pani ratownik medyczna Celina Pinkowicz. Dziękujemy Wam bardzo. Żałujemy, że nie jesteście z nami, ale rozumiemy, że wzywały Was obowiązki. Druga grupa osób, bez których te zawody nie mogłyby się odbyć, to oczywiście sędziowie oraz sędziowie stolikowi. Pamiątkowe medale wręczą Jan Faber, Marek Samek i Bartłomiej Galanty, a osoby, którym te medale będą wręczane, to Tomasz Samek, Miłosz Samek, Jan Górski, Karol Cieplicki, Kacper Konieczny, Robert Gierlach, Krzysztof Książek, Paweł Janicki, Mateusz Górnicki, Łukasz Ziobro, Arkadiusz Ostrowski, Marek Naspiński oraz Marek Biros. Drodzy Państwo, bez nich tego turnieju by nie było. Oczywiście tego turnieju nie byłoby przede wszystkim bez zawodników, a jeszcze wcześniej idąc bez sponsorów. No ale oczywiście sędzia to taka osoba, bez której te zawody po prostu nie mogłyby być rozegrane. Bardzo Wam dziękujemy. Kolejna grupa to pomoc techniczna.
pamiątkowe medale wręczą oczywiście Jan Faber, Marek Samek i Bartłomiej Galanty, a osoby, którym te medale będą wręczane, to Ewelina Bosak, Kamila Kalawska, Bożena Kłak, Katarzyna Kuźma, Monika Rosicka-Gorgol, Andrzej Bednarz, Damian Chapko, Mirosław Dyjak, Bartłomiej Fedyk, Mateusz Goryl, Paweł Kocaj, Witold Kość, Lech Kramarz, Łukasz Kurasz, Krzysztof Niedźwiedź, Artur Pawłoś, Jacek Rzepa, Mariusz Smyl, Andrzej Trojnar, Adam Wąsowicz i Paweł Żurawski. Zapraszamy również panią Sylwię Hura. Brzęczenie dzwonków po obiedzie. Blisko, blisko. Ale nie powiem tego głośno. Ale to zwiastuje niezły wykaz. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wielkie brawa dla nich. Drodzy Państwo, jak już wiecie, organizatorami, głównymi przedstawicielami organizatorów są panowie Jan Faber, Marek Samek, Bartłomiej Galanty i Jacek Rzepa. I dla nich, drodzy Państwo, bardzo, bardzo wielkie brawa. Sami medali wręczyć sobie nie mogą. Chociaż Marek mówi, że mogą. Drodzy Państwo, w momencie, kiedy organizatorzy już wręczą sobie medale, to rozpocznie się dalsza część. Czy już panowie wręczyli sobie medale? Okej. Okay. Kolejna grupa osób, która jest niestety, złe słowo, która jest oczywiście konieczna przy produkcji telewizyjnej tego turnieju. Jerzy Duszko. TV pod 24. Pan Mieczysław Turczyn, TV pod 24. Pan Tomasz Turczyn, TV pod 24. Zofia Duszko, TV pod 24. Andrzej Popowicz, TV pod 24. No i drodzy Państwo, pani Marta Ćwiertniewicz, Polsat Sport i pan Robert Szegda, Polsat Sport. Tak to wy. Robert może z kamerą, no jasne, że tak. Dziękujemy, wielkie brawa dla was, dla zrealizowania transmisji, reportaży. Mam nadzieję, że widzimy się za rok. Drodzy Państwo, dziękuję wam bardzo. A teraz organizatorzy wręczą pamiątkowe medale wszystkim gościom specjalnym oraz zawodnikom,
I zaraz po tym wręczeniu poproszę o zabranie głosu naszych gości. Drodzy Państwo, ten dźwięk, ja nie wiem, czy Państwu przypomina to samo, ale mnie przypomina Redyk po prostu. Ja nie wiem, czy w tej chwili owieczki są pędzone z Tatr w Podkarpacie i odwrotnie w Bieszczady. Kiedyś tak było. Czy to już wszystkie? Aha, jeszcze zawodnicy. Jeszcze zawodnicy. I tak to, drodzy Państwo, powoli kończą się ósme Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej. Jeszcze kilka akcentów na zakończenie. I mam nadzieję, że spotykać się będziemy za rok, ale to jeszcze oczywiście nie koniec na dzisiaj. Bez przemówień. Dziękujemy ślicznie. O, dzięki wielkie. Jestem odznaczony. Dziękujemy. W międzyczasie również zostałem odznaczony pamiątkowym medalem. Bardzo dziękuję. Marku, drogi Marku, czy już wręczyłeś wszystkie medale? A, Janek jeszcze nie wręczył. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu generała Brygady Straży Granicznej Tomasza Zybińskiego, komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie zmagań, dwudniowych zmagań na poziomie Mistrzostw Polski? Wszyscy uśmiechnięci, zawodnicy, to co najważniejsze, bo bez Was, jak to już zostało niejednokrotnie powiedziane, by się to nie odbyło. Zacne towarzystwo, które nam Was wspiera w Waszych zmaganiach sportowych, również uśmiechnięci wszyscy goście, no i bez żadnej kontuzji, więc wielkie, wielkie brawa, chyba lepszego zakończenia nie można było sobie wyobrazić.
Szanowni Państwo, żeby się to mogło wszystko odbyć, oczywiście też już to zostało powiedziane, ale myślę, że nigdy dosyć. To jest praca właśnie tych organizatorów i im chciałbym szczególnie podziękować, bo tej pracy na co dzień nie widać, natomiast wierzcie mi, że to są tygodnie, jeśli nie miesiące przygotowań po to, żeby się wszystko w taki sposób piękny ułożyło, żebyśmy mogli przy takiej pięknej aurze odbyć naprawdę zmagania sportowe na poziomie mistrzowskim. Serdecznie gratuluję organizatorom tego spotkania. Już wiemy, że się planujemy spotkać w przyszłym roku. Rywalizacja będzie następowała. Oczywiście uzgodnienia na grillu również i ta strategia będzie też, podsłyszałem, będzie omawiana. Więc życzę wszystkim powrotu, a być może nowych drużyn, które by się chciały tutaj z Wami spotkać, zmagać na Przemyskim boisku do piłki siatkowej. Także serdecznie Wam gratuluję wyników, przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnictwa, bo tak jak to nasi zacni goście mówili, atmosfera jest przednia, więc zapraszamy wszystkich gości, Wam serdecznie gratuluję, no i przede wszystkim zwycięstwo wyjątkowo gratuluję. No oczywiście powtarzacie swój sukces, ale wiemy doskonale, jak to lepiej gonić niż uciekać, więc musicie się starać, żeby w przyszłym roku osiągnąć ten sukces. Gratuluję serdecznie i dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, teraz o zabranie głosu proszę pana starszego brygadiera Państwowej Straży Pożarnej Dariusza Homę, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, dostojni goście, przede wszystkim zawodnicy tego przedsięwzięcia, wspaniałego przedsięwzięcia, na które dzięki organizatorom i dziękuję tutaj podkarpacki komendant wojewódzki starszy brygadier Tomasz Baran otrzymał zaproszenie, którego reprezentuję. Gratuluję tego przedsięwzięcia. Przyjechałem z ciekawością jako prezes Sportowego Klubu Pożarniczego Strażak działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ponieważ wiele słyszałem o tym turnieju. Zresztą wielu strażaków tutaj startuje w pierwszej czwórce. W każdej dwójce jest jeden strażak. I z tego się cieszę, bo to jest bardzo umiejętne łączenie swojego zawodu ze swoją pasją życiową i promowanie Państwowej Straży Pożarnej. Gratuluję organizatorom, gratuluję panie generale tak wspaniałego przedsięwzięcia na stulecie korpusu. No i myślę, że do spotkania za rok. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Roberta Bala, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu miasta Przemyśla serdecznie dziękuję organizatorom, że po raz już ósmy postanowili kontynuować w mieście Przemyślu, w twierdzy Przemyśl ten turniej. Dziękuję oczywiście drużynie mistrzów olimpijskich, że zawsze z nami są. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i pamiętajcie, że w Przemyślu bije serce dla Was i zawsze jesteście tutaj mile widziani. Zawodnicy, gratuluję wyników. Najważniejszy jest duch sportowy. I tak jak już to zostało powiedziane, bez żadnej kontuzji się obyło, a zdrowie jest oczywiście najważniejsze. Dziękuję służbom miejskim, które tutaj przyczyniły się również do organizacji tego turnieju i pomogły w sposób techniczny ogarnąć tutaj całe dookoła zaplecze. Także serdecznie wszystkim dziękuję, dziękuję kibicom, no i do zobaczenia w przyszłym roku na 9. turnieju Twierdzy Przemyśl. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, o zabranie głosu oraz o oficjalne zamknięcie 8 Mistrzostw Polski Służb Mundurowych Twierdza Przemyśl 2024 proszę pana Jacka Juwę, inspektora policji, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji. Panie generale, panowie komendanci, panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu pana komendanta wojewódzkiego, inspektora Jarosława Tokarczyka, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Gratuluję organizatorom, gratuluję wszystkim uczestnikom. W szczególny sposób gratuluję zwycięzcom. I cóż, szanowni państwo, 8 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w piłce siatkowej uważam za zamknięte. Dziękuję.
Drodzy Państwo, i tak kończy się oficjalna część i tym samym zaczyna nieoficjalna. Serdecznie zapraszam wszystkich przed podium. Zrobimy sobie, jak zawsze, jak co roku, wspólne zdjęcie. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia za rok. PGE Polska Grupa Energetyczna to lider transformacji energetycznej w Polsce, największy producent energii ze źródeł odnawialnych i wiodąca firma w budowie morskich farm wiatrowych. PGE nieustannie inwestuje w najefektywniejsze technologie, by zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. PGE Polska Grupa Energetyczna to również strażnik bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zmieniamy energetykę dla polskiej gospodarki, zmniejszając jej negatywny wpływ na środowisko naturalne.